Siema, siema, Dziwon Faraj, tylko Forbet. Zaraz siadamy z samolotu. Lecimy do Dallas, Texas. Kolejna gala, kolejny vlog. Chicago, świąteczna atmosfera. A my widzimy się już w Dallas. Pozdrawiam. Ładny widok Dallas Downtown. Dallas, Texas, panowie. Zaraz lecimy do Downtown, do centrum, zobaczymy, co tam się dzieje. Chwilę spoczywamy w hotelu. Na ważenie niestety nie weszliśmy, ale widziałem się z prezydentem WBC, panem Sulimanem. Chwilę pogadaliśmy. No i tak. Zwiedzimy chwilę Downtown, coś zjemy. No i szykujemy się pomału na jutrzejszą galę. Gazu, panie szofer, gazu! Lecimy właśnie na miasto, zobaczymy centrum miasta Dallas. Ja jeszcze nie byłem, byłem parę w Teksasie, wiele razy spędzałem obozy w Houston, w Dallas. No niestety jeszcze nie byłem. Mamy dzisiaj fajną pogodę. Dostaliśmy parę fajnych adresów od Jonathana. No i tniemy na miasto. Zaraz zobaczycie. I ja zobaczę też, co tam się dzieje. Być w Houston i nie zobaczyć tego miejsca, to tak jakby tutaj nie być. W 1963, 22 listopada, właśnie w tym punkcie zginął JF Kennedy. Harvey Oswald strzelał właśnie z tamtego budynku na skrzyżowaniu ulic Elm i Houston. No i kawał historii, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę Dallas to piękne miasto, bardzo czyste, no i tak jak widzicie, historyczne miejsce, to jest właśnie ten punkt. My chwileczkę tutaj jeszcze pochodzimy po mieście, jedziemy coś zjeść, uciekamy do hotelu, trzeba odpocząć, bo jutro gala i no i wiele emocji. A to nasz drugi hotel przy samym Cowboy Stadium, a teraz AT&T Stadium, gdzie odbędzie się jutrzejsza gala. Jak widzicie, Texas, czyli sami kowboje, Live by Laws, pełny bar, muzyka, także jutro pewnie after party tutaj po walkach. Będzie się działo. I partia warcaby. Jesteś gotowy? Dobra, jedziemy. Zbiłeś mi damę. Warcaby to nie jest prosta gra. Tramwaje jak w Warszawie. A to Dallas. Dallas by night. A wieczory w hotelu wyglądają właśnie tak. Wszyscy siedzą i oglądają rodeo. Sobota rano. Ja właśnie po śniadanku, jak widzicie w tle AT&T Stadium, to tam odbędzie się dzisiejsza gala. Stadion zwany też Cowboy Stadium. Obiekt, który może pomieścić 80 tysięcy ludzi. No i na pewno dzisiaj będzie świetna atmosfera na walce. Z powodu koronawirusa maksimum chyba dzisiaj to 10 tysięcy ludzi. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w środku. Na pewno wam wszystko pokażę. Przy okazji dzisiejszej gali jest też rodeo. Hotel jest naprawdę wypełniony kowbojami. Wszystkimi ludźmi, którzy przyjeżdżają na rodeo i oglądają, kibicują.
Także fajna atmosfera. No i co, ja lecę zaraz zrobić jeszcze trening przed galą. Trzeba troszeczkę się poruszać. Też bycie trenerem no też nie jest łatwą rzeczą. Trzeba mieć refleks, trzeba też myśleć. Nie trzeba sobie w życiu radzić, nie ma się co czaić. Nie żałuj analiz, ekonomia w słowach tych, co się nie podali, to jest próba. Hej Santa! What's up? Dallas, powiem wam, że bardzo czyste miasto. Jestem pierwszy raz, ale jak na amerykańskie miasta, w którym byłem, jest bardzo czysto, bardzo fajnie. My uderzamy właśnie na małe zakupy przed galą. Jest Święty Mikołaj. Ho, ho, ho! That's my line. Yep. Merry Christmas. Koronawirus w Stanach nie jest wcale taki zły. W sklepach nawet możemy się napić szampana. No i zobaczymy. Za czyje zwycięstwo będziemy pili? Michał? Ja wstawiam Denego. A ty? Ja też. Ja ty też. Zrób to. Tylko forbet. My na zakupach. Fajny sklep. Mamy Markus. No jak widzicie, można zagrać sobie bieleczkę. Porzucamy. I trzy dychy, środeczek. No dawaj, zawsze. Ile? 50. Zmierzamy właśnie na halę. Kibice już są. Hey guys! Spence or Garcia? Spence all day. Spence all day, alright. What word? Hey, Earl Spence. Fuck it. PC. Świetna show. Jesteśmy tutaj. Cowboy Stadium. Jonathan, like always, say hi to my Polish fans. Dawaj Polska. Świetna walka. Spence tam panu wygrywa. No i Denny musi postawić wszystko na jedną kartę. Jeżeli chce wygrać, musi go znokautować. Spence wygrał. Spence Junior wygrywa pojedynek na punkty.
zasłużona wygrana, piękna walka obu pięściarzy. A ja was pozdrawiam z Arlington, Texas i tylko Forbet. Arzy Fonfara. Pozdrawiam.